gdzie w naszej jedynce z Podkarpacia Marysi Pysz-Zębowa, Raimundowi Klonowskiemu z Wilna wprowadzamy tę tematykę do debaty. Pokazujemy, że znamy Polaków z kresu, pokazujemy, że dbamy o ich prawa. Pokazaliśmy to także w ostatnich tygodniach, kiedy byliśmy pod ambasadą Litwy wraz właśnie z Raimundem, kiedy jako jedyni w Polsce przypomnieliśmy, że upływa 20-lecie traktatu polsko-litewskiego, którego postanowienia są łamane. A w tej chwili, mimo że nasz kongres już trwa dość długo, to nazwa ruch zobowiązuje. Jesteśmy ruchem. Jesteśmy złożeni z bardzo wielu różnych podmiotów, z wielu działaczy, z wielu wątków. Również złożony jest nasz kongres. Chcielibyśmy przejść do krótkiej części, w której przedstawimy głosy z zagranicy. Zaczniemy od tych, którzy są naszymi przyjaciółmi, ale których z nami nie ma. Oni wysłali do nas listy. Te listy w tej chwili zostaną przeczytane. W pierwszej kolejności chciałbym zaprosić redaktora naczelnego portalu Narodowcy.net Normana Czarneckiego, który przeczyta list, który otrzymaliśmy z Włoch od partii Forza Nova, jej prezesa Roberto Fiorello. Drodzy przyjaciele, Forza Nova uznaje ruch narodowy za konkretnego i zaufanego sojusznika, toczącego wiele istotnych batalii w imię przetrwania i przyszłości naszych narodów. Dziękujemy za zaproszenie na Wasz kongres. Forza Nova i Włosi widzą Polaków jako zwycięzców. Pomimo sprzedajnych rządów, naród polski jest przykładem, jak szanować takie wartości jak prawo do życia, wiara katolicka oraz miłość do ojczyzny. Co więcej, nieobecność waluty euro, która jest katastrofą dla naszej włoskiej gospodarki, umożliwia Polsce bycie wzorem dla tych części Europy, które doświadczają z tego powodu kryzysu gospodarczego oraz kryzysu tożsamości. Silny nacjonalistyczny zapał ruchu narodowego odgrywa ogromną rolę dla narodu polskiego. Dlatego mamy nadzieję na silniejszą współpracę pomiędzy naszymi ruchami w imię realizacji naszej wspólnej idei Europy. To będzie możliwe poprzez stworzenie międzynarodowej szkoły liderów naszych ruchów w celu budowania i nabierania siły przez prawdziwie europejską elitę polityczną, która da naszym narodom prawdziwe odrodzenie. Życzymy ruchowi narodowemu osiągnięć w tym roku oraz w przyszłości, jak również trwałego zajęcia miejsca w europejskim krajobrazie politycznym. Podpisano Roberto Fiore, lider Forza Nova, Włochy. Ja przypomnę, że Robert Fiore był naszym gościem, zabierał głos przed Marszem Niepodległości na scenie pod Pałacem Kultury. Natomiast lider oddziału rzymskiego Forza Nova był gościem niedawnej rocznicy obozu narodowo-radykalnego, więc nasze kontakty są dość bliskie. W tej chwili chciałbym zaprosić z kolei Daniela Gdowskiego z Ruchu Wolności, aby odczytał list, który otrzymaliśmy z Hiszpanii od partii Demokracja Nacjonalna. Przyjaciele, w związku z trudną sytuacją, w której znajdują się hiszpańscy nacjonaliści i w związku z nadchodzącymi wyborami europejskimi, w ramach których wciąż walczymy z systemem, okazało się niemożliwe uczestniczyć w Waszym kongresie. W dniu tak ważnym jak ten dzisiejszy, gdy ma miejsce kongres najsilniejszego ruchu nacjonalistycznego w Europie, chcemy być z Wami nawet, gdy nie jesteśmy obecnym ciałem. Ruch narodowy bez wątpienia stał się liderem wśród nowych ruchów nacjonalistycznych w Europie, pokazując, że nasze idee i wartości moralne są awangardą europejskiej polityki i jedyną prawdziwą opozycją wobec globalizmu dążącego do zniszczenia Europy wolnych narodów. Miałem przywilej mieszkać w Warszawie ponad rok i zakochałem się w tym mieście, w Polsce, w waszej tradycji, kulturze i historii, znajdując w historii Polski i Hiszpanii więcej punktów stycznych, niż można by się spodziewać. Polska i Hiszpania były otoczone przez obce siły rządne, by dzielić nasze kraje i nasze bogactwo. Jesteśmy narodami chwalebnej przeszłości, która została zapomniana wśród naszych narodów, ale również wśród innych narodów z powodu tego, jak nasi wrogowie manipulują historią. Zarówno Polska, jak i Hiszpania były przedmurzami katolicyzmu w świecie, broniąc Europie chrześcijaństwa pod Lepanto w 1571 lub pod Wiedniem w 1683 roku. Nasze oba kraje mają podobną populację, podobnie śmiało patrzą w przyszłość, bez zapominania o swojej przyszłości. Wiele lat rozpoczęliśmy naszą serdeczną współpracę na niwie osobistej i politycznej między członkami Demokracji Nacjonal i działaczami, którzy dziś współtworzą ruch narodowy. Działacze z Demokracji Nacjonal widzą w ruchu narodowym organizację, z której warto brać przykład.
Jesteśmy zatem przekonani, że w najbliższych miesiącach współpraca pomiędzy nami będzie się zacieśniać. Działacze, którzy tworzą ruch narodowy, są przykładem zadziwiającej dyscypliny, co mogliśmy zauważyć osobiście biorąc udział w listopadzie w Warszawie w marszu z okazji Dnia Niepodległości Polski. My, hiszpańscy nacjonaliści, mogliśmy zauważyć, jak jest ona widoczna w waszym ruchu. Demokracja nacjonal oczekuje od siebie, że w najbliższych latach zrośniemy coraz bardziej i bardziej jako odbicie tego, co dzieje się w całej Europie, zwłaszcza w Europie Wschodniej. Szczerze gratulujemy wam dobrej roboty, jaką wykonujecie, nie tylko dla Polski, ale dla przetrwania wolnej Europy. Serdeczne pozdrowienia od waszych hiszpańskich przyjaciół z demokracji narodowej. Czołem Wielkiej Polsce, Viva Hispania, Chwała Polsce. Podpisano Martin Gonzalo, szef spraw zagranicznych Demokracji Nacjonal Hiszpania. Prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, członka Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego.